witamy was bardzo serdecznie. Jesteśmy na torze Dyfer 4x4 u Piotrka. Niestety jest dzisiaj nieobecny, ale jest z nami duchem. Ci, co jeżdżą tutaj w okolicach Małopolski, na pewno znają ten teren, na pewno znają Piotrka. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj z dwoma Nissanami Patrolami. Co ich różni? Zaraz się dowiecie. Chciałabym przedstawić najpierw naszych właścicieli tych pięknych patroli. To jest Marcin z firmy Nomad Tech 4x4 z Wieliczki, a to jest ich firmowa maskotka. A to jest Marek, którego już znacie z poprzednich filmów, i jego patrol z silnikiem M57. Ja bym chciała, żebyście trochę opowiedzieli mi o swoich patrolach, ponieważ nie ukrywam, jestem na kupnie i teraz pobawimy się w handel. Także wy jesteście sprzedającymi, a ja, Grażynka handlu, przyszłam sobie zakupić od was patrola. Ja bym teraz się chciała dowiedzieć, który jest lepszy, bo nie mogę się zdecydować. Czy M57, który jest tak bardzo teraz popularny i tak naprawdę 90% może można już powiedzieć zmienia motor na motor z BM-ki, czy TB48DE, 4,8 litra, rzędowa szóstka. Super Safari, tak? Patrol Super Safari. Panowie, to mi pierwszy opowie, bo podobają mi się obydwa. No ten jest biały, więc dla kobiety, no nie ukrywam, jest ładniejszy, ale z drugiej strony ten jest czarny i to też mi się podoba taki... No taki nie do końca czarny. Taki nie do końca czarny, ale jest... Brudu nie widać, a biały proszę jakiś ubłocony. Ale to ładniej wygląda jak jest czysty. Ten też ładnie wygląda jak jest czysty. No dobrze, a jak będę chciała pojechać na przykład... Będę chciała pojeździć po mieście. To który będzie mi wygodniej, lepiej, taniej? Oczywiście tym z automatycznym skrzynią biegów. Ten jest w automacie. Ten jest w automacie. Ale w manualu masz większą kontrolę nad przyspieszeniem. I przyspieszenie jest problemem. W automacie. Tutaj silnika w ogóle nie słychać, a tutaj ładnie klekota. Sześciocylindrowa BMW. O, to mi się podoba. Tu go nie słychać, bo jest seryjny układ wydechowy. Ten układ wydechowy zawsze można zmodyfikować i dźwięk rzędowej szóstki będzie bardzo ładny. Okej, okay, a przekonacie mnie jakoś, jak chodzi o spalanie, bo ja nie chciałabym wydawać milionów monet na wachę. Dżentelmeni z panem rozmawiają. No ale ja muszę wiedzieć, ile to pali. Będąc szczerym, w trasie wydaje mi się, że z 20 litrami spokojnie trzeba się liczyć. Natomiast zawsze można zastosować polski podtlenek gazu ziemnego, czyli LPG, i dzielimy koszty przez pół. A mamy tu LPG? Nie mamy, ale silnik można. Jest bardzo prosty, w związku z czym instalacja nie będzie nader droga. Szybko się zwróci. Okej, okay, a jak... Ale tutaj masz dieselka, ropę znajdziesz w każdym domu, zasadzisz sobie pole rzepaku i jeździsz za darmo. Paliwo w każdym McDonaldzie. Tak. Dobra, jak będzie to... wojna, łatwiej dostaniesz ropę niż benzynę. Marcin, no to zacznijmy od tego pięknego białego. Opowiedz mi coś o nim, bo jestem nim zainteresowana, bo widziałam, że jest bardzo ładny w środku. Prezentuje się na zewnątrz też pięknie. No ale widzisz, dalej nie wiem, no dalej nie wiem, którego wybrać. Co ci mogę nie powiedzieć? Samochód jest sprowadzony z Arabii Saudyjskiej, sprowadziliśmy go w zeszłym roku. Co charakterystyczne dla jego klimatu, samochód jest totalnie bez rdzy. Zarówno rama, jak i buda. W związku z czym na wiosnę samochód został zakonserwowany.
gdzie jest tak naprawdę i buda od spodu, i cała rama została zakonserwowana na świeżo, została wyczyszczona, więc tak z kwestii powiedzmy eksploatacyjnych. Samochód został podniesiony o 2 cale na lifcie od Raptor 4x4 z amortyzatorami, które w tym momencie, które są zamontowane, są to amortyzatory, które sobie testujemy, ale do sprzedaży będą zamontowane amortyzatory od Raptor 4x4. Co jest fajne w tym zawieszeniu, to że tylne wahacze są na unibalach, w związku z tym rewelacyjnie się to krzyżuje. Co zresztą podczas jazdy czuć, bo on cały czas idzie bardzo fajnie trakcją, pomimo tego, że jest to tylko 2 cale. Na tym samym zawieszeniu możemy też zrobić 3,5 cala. Wydaje mi się, że w tym momencie będzie działać o dużo lepiej. Tylko pytanie, czy tak naprawdę w długim patrolu, który jest raczej autem wyprawowym, 3,5 cala ma jakikolwiek sens. Jak dla mnie 2 cale jest 100% wystarczające. Koła 35 cali, fajnie to jeździ. Bardzo mi się podoba to wszystko, co mówisz. Możesz mi pokazać, co jest pod maską? Oczywiście. Czy przy tym motorze trzeba tu... Jakie echo! Trzeba tu często zaglądać pod tą maskę? Czy jest awaryjny? Te silniki mają raczej opinię bezawaryjnych. Mają spory potencjał, jeżeli chodzi o modyfikacje. Dużo ludzi w rejonach, z których został sprowadzony, pakuje tu turbo i wyciągają horrendalne moce z tych silników, także są to silniki naprawdę wytrzymałe. Prosty silnik, 6 cylindrów, bez turbin, bez jakichś udziwniaczy. Jak się tylko nie dba, to długa jest eksploatacja. Marek, to kobiety lubią różne gadżety, więc to jest kolejny plus, bo fajnie to wygląda. Także chciałabym teraz od Ciebie się coś dowiedzieć na temat samochodu, bo Marcin mi już sporo powiedział na temat swojego Super Safari. Także powiedz coś o tym aucie z tym silnikiem, ponieważ no ja bardzo lubię BMW, więc bardzo do mnie to przemawia, że tam jest silnik z BMW. Mamy tu M57, podkręcony na 240 koni, z seryjną BMW-kowską skrzynią sześciobiegową, manualną. Więc praktycznie cały silnik, skrzynia i to całe połączenie jest seryjne, bez żadnych adapterów, jakichś customowych docisków. Więc nie powinno się to psuć. Tą przekładkę silnika robiłeś sam, prawda? I powiedz mi, wcześniej chwilę jeździłeś na seryjnym motorze. Czy czujesz dużą różnicę, jak pojawiło się tutaj BMW pod maską? No, różnica jest ogromna, bo silnik seryjny 2.8, z tego co pamiętam, ma chyba 115 koni. Więc tu mamy prawie drugie tyle. Więc różnica w terenie, pod górki z przyczepą, no jest znacząca. Czuć wciskanie w fotel podczas przyspieszania. To mi się bardzo podoba. No to oglądamy teraz drugi silnik. Czyli widzisz, jest złoto. Jest złoto. Czuć pieniądz. Tak, złoty, a skromny. No troszkę przykurzony, widać, że jeździ, nie psuje się, nic się tutaj nie dzieje. Intercooler mam umiejscowiony tak u góry, to jest jakiś tam mój patent, wszyscy montują gdzieś z przodu, to się brudzi błotem, syfem, a tutaj jest czysty, więc nic się z nim nie dzieje. I tyle, jest większa chłodnica, co poprawia znacznie chłodzenie tego silnika w terenie. Idę teraz oglądać środek w obydwu samochodach, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważna kwestia. Bo jestem kobietą i lubię, żeby było ładnie, a może nie do końca, ale akurat to auto ma być też na co dzień, ma jeździć z dziećmi, więc powiedz mi, co tutaj jest takiego fajnego, co mnie przekona pod kątem wypraw rodzinnych. Na pewno dwustrefowa klimatyzacja i jest to dwustrefowa klimatyzacja nie taka jak standardowe osobówce, że masz osobne sterowanie temperaturą dla pasażera i kierowcy, ale jest osobno-sterowana klimatyzacja na przedni i tylny rząd siedzeń. Jest dwustrefowa klimatyzacja, to jest też dość istotna sprawa. Takiego brudnego to ja nie chcę. Sama chcesz na cesty jechać najpierw. Pierwsze pytanie, jak to jeździ w terenie? No tak. I teraz ma pretensję, że jest brudne. Więc nie dogodzi. Babie nigdy nie dogodzi. Ale biały patron, kto wie. Dobra, mamy automat, to jest bardzo ważna kwestia. Bo jest wygodnie, ja bardzo lubię automaty. Tym bardziej, że auto też będzie jeździło po mieście. Kwestia tylko tego spalania, no. Powiedz mi, jak na zbiorniku, ile zrobię na zbiorniku? Takim trybie mieszanym,
Trochę trasa, trochę miasto. Jesteś w stanie powiedzieć, czy... Tu są dwa zbiorniki paliwa, co jest ciekawe. Mhm. Główny ma 90 litrów, ten drugi ma, szczerze mówiąc, 35 albo 45, ciężko mi powiedzieć, sprawdzałem w danych, ma bodajże 35 litrów ekstra, więc łącznie robi się 120 litrów paliwa. Na głównym 90-litrowym, bądźmy szczerzy, w mieście to jest takie 400 km. 400 w trasie do 500-550 myślę, że jesteś w stanie zrobić. Natomiast mówimy o jeździe takiej drogami krajowymi 90 na godzinę. Na autostradzie myślę, będzie troszkę więcej. No nie jest to super oszczędny samochód, nie mam co ukrywać, no ale mamy 350-calowe koła, silnik 4.8 wolnosący. No umówmy takie się, że samochody po coś za palą. Coś, tak? Więc jest tutaj taki motor, jaki jest. Więc trzeba się z tym liczyć. Natomiast no, zdecydowanie jest fan z dużego silnika, z dużego, prostego, wolnosącego silnika, który zupełnie inaczej oddaje moc niż samochody uturbione. Nie wiem, ja na przykład bardzo lubię jeździć tego typu silnikami, tym się zupełnie inaczej jedzie. Jest troszkę mniejszy moment obrotowy niż analogiczny M57, ale ten moment obrotowy i ta moc jest oddawana bardzo liniowo, bardzo fajnie się tym jeździ. Natomiast tak jak mówię, no, spalanie, no niestety to jest jakby zdecydowany mankament tego typu dużych silników, zwłaszcza w tak ciężkich samochodach. Także z ciekawych barierów, które w tym samochodzie jeszcze zdecydowanie można znaleźć, to jest tak, tempomacik, mamy tu guzik przełączania, przepompowania paliwa z tego drugiego zapasowego zbiornika, dodatkowego. No klima, no to wiadomo. Z ciekawych rzeczy jest chłodzony schowek, który chodzi naprawdę potężnie, więc... W trasie świetna sprawa. Lodówką bym tego nie nazwał, ale napoje chłodzi rewelacyjnie. Jest osobna klimatyzacja w drugim rzędzie siedzeń i nawiewy na drugi oraz trzeci rząd siedzeń, więc jest siedmiomiejscowy i każdy rząd siedzeń ma swoje nawiewy. Także wydaje mi się, że można nim fajnie, komfortowo podróżować w gorące dni. Czyli nie dość, że można zabrać, może jechać rodzina 2 plus 2, to jeszcze można kogoś zabrać. Tak, jest siedmiomiejscowy. Super, bardzo mi się to podoba. On jest w ogóle piękny w środku. Nie wiem jak z utrzymaniem tych jasnych siedzeń. Jak chodzi o teren i jak chodzi o dzieci, to akurat myślę, że spoko, bo jeżeli to jest skóra, to tym lepiej się to czyści, tak, przy dzieciach. Tak mi się wydaje. Wygląda on w środku bardzo ładnie, komfortowo, wręcz nie jak terenówka, tylko jak limuzyna, tak? Tak. Bo to jest taka tak naprawdę tak. No, skóra terenowa limuzyna. Bajerem. Skóra jest fajnym bajerem, jak kiedyś troszkę pracowałem w detalingu. Skóra nie lubi wody, aczkolwiek można ją zabezpieczyć. I naprawdę odczyścić, zabezpieczyć, to by długo zachował ładny wygląd. Natomiast to też nie jest auto, powiedzmy, do topienia go po szyby, prawda? Raczej jest to samochód, który ma służyć do powiedzmy, tak zwanej turystyki offroadowej, gdzie naprawdę daleko zajedzie, na pewno będzie się fajnie sprawdzał. Mówię, nie jest to chyba samochód, który ktoś będzie chciał używać wprost w rajdach i mówię, topienie go po klamki czy po szyby. No nie, no nie są to samochody do rajdów, no umówmy się, że jest za duży, za ciężki i no szkoda by go było. Tak, natomiast jako długa wersja bardzo fajnie zachowuje się, zwłaszcza na tym zawieszeniu z tymi amortyzatorami, które właśnie sprawdzamy. Świetnie się to zachowuje przy jakiejś szybszej jeździe po szutrowych drogach. Rewelacyjnie to pracuje, zwłaszcza w długiej budzie jest trochę stabilniejsza niż krótka. Także jak ktoś lubi sobie szybko pojeździć szutrowymi drogami, to tym się fajnie jeździ. Pomimo sztywnego mostu z przodu, to auto naprawdę nieźle się prowadzi. Przechodzimy do Patrola z M57 i do jego wnętrza. Fajne CB radio. I to chyba tyle z fajnych rzeczy w tym w środku. No niestety z tym wnętrzem nie wygramy, z białym Patrolem. Sam bym chciał mieć takie fajne skórzane jak w białym. No tu jest typowa tak zwana szmata, zmęczona już życiem. No ten samochód niestety jeździł całe swoje życie po polskich drogach, więc nie miał lekko. Widać, że wszystko jest mocno zużyte, ale przynajmniej jak jeździmy w terenie, to dla mnie szkoda, że się gdzieś ubłoci, pobrudzi. No właśnie, on do tego służy. Poza tym, wiesz, ja jeżdżę z rodziną i z dwoma psami. Ty też jeździsz z psem, tak, i z dwójką dzieci, i z żoną i tak dalej. Więc no wiadomo, jak to jest na takich wyprawach. Jedzenie, picie, błoto, każdy wsiada, wysiada, wnosi wodę, piasek i tak dalej. Ja się z tym liczę i do tego te auta służą, także nie będziemy tutaj szukać kwadratowych jaj. Wnętrze Patrola, takie jak w większości patroli,
typowe, także znam to wnętrze. Nie wiem, czy wszystkie mają te gadżety, czy sobie już zrobiłeś? No tutaj akurat przez to, że jest ten silnik M57, no to mam kilka dodatkowych czujników dołożonych. Oczywiście to jest kwestia taka wizualna, bo to nie jest konieczne. No ale fajnie wygląda jakaś tam czujnik od temperatury oleju, wody, doładowanie turbo, także no powiedzmy, że to w terenie się przydaje, bo widać co się dzieje z silnikiem, ale oczywiście tego nie musi być. Bez tego też można żyć i jeździć. Jak ze spalaniem? Powiedz mi, bo wiem już, jak to wygląda w patrolu Super Safari, a powiedz mi, jak jest z tym? Super, na to pytanie ci nie odpowiem, bo nigdy nie jeździłem tak, żeby wyjeździć zbiornik od zera po mieście i w trybie mieszanym. No na pewno ten silnik dieslowy jest dużo ekonomiczniejszy od benzynowego. Można przyjąć, że od 10 do 15 litrów spokojnie mieścimy się ze zużyciem spalania. Wiadomo, w terenie to spalanie jest większe, po asfalcie trochę mniejsze. Także no, tutaj ze spalaniem na pewno wygrywamy z benzyną. Jest to też samochód na pewno z takim silnikiem bardziej nadaje się na wyprawy, ponieważ mamy, no wiadomo, ten większy zasięg na jednym zbiorniku. No właśnie mi na tym zależy, żeby zamontować namiot dachowy i żeby nawet po Polsce na te wycieczki sobie wyjeżdżać, więc ten zasięg też jest dość istotny, żeby co chwila się nie zatrzymywać na stacji, tak? No zgadza się, no tutaj jest zmieniony bak na nieco większy. Seryjne baki w patrolach na tym seryjnym uszczelnieniu one przeciekają, przez co nie ma sensu wkładać z powrotem tego samego baku. Są na rynku dostępne zbiorniki paliwa takie customowe, one są troszkę większe, mieści się tam 110 litrów paliwa, więc myślę, że jak zatankujemy w Zakopanem, to spokojnie dojedziemy nad morze i jeszcze nam zostanie na pół powrotu. Bardzo mi się to podoba. Obejrzałam obydwa samochody i obydwa mi się bardzo podobają i tak naprawdę dalej nie wiem, którego bym wybrała. Można powiedzieć, że są to kwestie indywidualne, bo każdy oczekuje czegoś innego od samochodu, więc tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z tych samochodów jest lepszy. Powiedzcie mi jeszcze tylko, jeżeli wybrałabym któryś z tych samochodów, jak ja mogę go jeszcze bardziej zmodyfikować? Co ja mogę do nich dołożyć, żeby były jak najbardziej dopasione? To mogę ja zacząć. Jeżeli chodzi o ten samochód, to jest kompletnie zrobione zawieszenie i koła. Tu w tej kwestii wydaje mi się, że nie trzeba dokładać już absolutnie niczego. Zawieszenie jest zrobione naprawdę na wypasie, na dobrych amortyzatorach, na dobrych wahaczach. Tu jeśli chodzi o kwestię zawieszenia, nie trzeba już więcej nic zrobić. Są też założone dobre opony 35 cali MTEKi z BF Goodrich. Jeżeli chodzi o niego, myślę, że koniecznie wyciągarka, bo to zawsze się przydaje, nigdy nie wiesz, kiedy wyciągarka się przyda. No i akcesoria wyprawowe, bagażniki dachowe, jakieś rzeczy do środka, które mogą się na wyprawie przydać. Więc to jest to, czego brakuje w tym samochodzie. A w drugim wyciągarka już jest, także ta jedna rzecz nam odpada. Zawieszenie ciut lepsze niż seryjne też jest, na pewno nie takie super wypasione jak w tym białym, ale też daje radę. Jeżeli chodzi o akcesoria wyprawowe, to tak naprawdę brakuje mu tylko zabudowy w środku. Bagażnik już mamy, więc jakieś tam rzeczy, graty wyprawowe możemy sobie zapakować. Zderzaków stalowych ani jeden, ani drugi nie ma. Kolega się pewnie ze mną zgodzi, że w takiej jeździe turystycznej jest to kompletnie niepotrzebne, a wręcz czasami przeszkadza. Tak, to zaczyna się problematyczne. Powoli się zaczyna być problematyczne. Pierwsza rzecz, na którą zawsze ktoś zwraca uwagę, że jest stalowy zderzak. Poza tym, nie mając zderzaka stalowego z tyłu i z przodu, no to mamy patrole lżejsze o, nie wiem, 50 kg? Myślę, że nawet więcej. No, nawet czasami może i więcej. Więc to w terenie też waga ma bardzo duże znaczenie. Skoro jesteśmy jeszcze przy modyfikacjach, tak naprawdę jedną istotną kwestią, moim zdaniem, myślę, że się ze mną zgodzicie, jest to, że warto korzystać z wiedzy forów internetowych, nie tylko. Jest cała masa materiałów na YouTubie, ale też często warto zadzwonić, zapytać ludzi, którzy na co dzień te rzeczy sprzedają, jak ma się zamiar robić auto od zera, żeby te modyfikacje były przemyślane, bo często robimy tak, że brniemy w jakiś ślepy zaułek i potem chcąc iść kawałek dalej,
musimy jakby wymieniać wszystko, co wymieniliśmy wcześniej. Jeżeli mamy jakiś założony plan modyfikacji, w tym momencie idziemy w tym kierunku, to naprawdę ogranicza koszty. Poza tym często dzwonią ludzie, między innymi do nas, mówię, mam kilka lat doświadczenia w różnego rodzaju sklepach sprzedających tego typu rzeczy, że naprawdę zapytajcie, powiedzcie ludziom, którzy te rzeczy sprzedają, do czego ich potrzebujecie, bo bardzo często zdarza, że wcale ich nie potrzebujecie. I to mówię jako człowiek, który się sprzedaje. Tak jak mówię o blokadach, jak ktoś jeździ, nie wiem, wyprawowo i lubi Bałkany, tam są klimaty głównie kamieniste, szutrowe, te blokady będą nam niepotrzebne. Tak samo jeśli chodzi o całą masę wyposażenia, powiedzmy, wyprawowego, są rzeczy, które nam się bardziej przydadzą, są rzeczy, które nam się mniej przydadzą. Jeśli chodzi o dobranie zawieszenia, jeździmy w bardzo różny sposób. Też czasami nie musimy przepłacać za bardzo drogie amortyzatory, bo w naszym wypadku się po prostu nie sprawdzą. Więc warto skonsultować, warto pytać, to. Tak? Czyli warto skonsultować. Jeżeli wiem, że jeżdżę typowo turystycznie, tak, wiem, co mi będzie potrzebne, to pytam osoby, która się na tym zna, zanim to zakupię i zamontuję, tak? Tak, warto poznać opinię i najlepiej, aby taka osoba wyjaśniła, dlaczego, powiedzmy, tego typu zawieszenie się u Ciebie nie sprawdzi, ale poleci coś innego. Wydaje mi się, że to jest cenna wiedza i warto działać jakimś tam planem zawsze. Dobra, panowie, została nam jeszcze kwestia tak naprawdę opon i zawieszenia, tak? Więc jakie opony tutaj są w tych samochodach? Co mi możecie o nich powiedzieć? Jakie rozmiary kół? Może to jest Marcin? 35 cali BF Goodrich. MTEC? Wydaje mi się, że w naszych polskich warunkach, jak ktoś jeździ tutaj, powiedzmy, po okolicy, u nas jest często jednak błotniście gdzieś w górach, czy na terenach jakichś takich łąkowych, no jednak niestety ten MTEC jest konieczny. Wiadomo, że jak ktoś jeździ wyprawowo na Bałkany, na przykład, gdzie jest bardziej kamieniście, można sobie pozwolić na ATK, jest ciszej, mniejsze spalanie. Natomiast w naszych klimatach ten MTEC jednak jest niestety często konieczny, w związku z czym takie opony są również i tutaj zamontowane. Tak jest, no w moim samochodzie tak samo jest MTEC, inny producent, Discover Cooper, ale z tego co widzę, bieżnik jest bardzo zbliżony. No i faktycznie to jest taki trochę kompromis między Simexem, który mocno gryzie w terenie, a taką oponą, którą da się jeździć po asfalcie w miarę w komfortowych warunkach. Nie jest ona jakoś bardzo głośna, więc spokojnie gdzieś tam można pewne odcinki asfaltowe pokonywać bez problemu. Jak z rozmiarem? 35 tak samo. 35, ale z tego względu, że jest zawieszenie delikatnie podniesione, bo tak na seryjnym zawieszeniu, z tego co kojarzę, nie zmieściłaby się 35. Mogłaby się zmieścić, ale przy skręcaniu byłyby problemy. Tak, wydaje mi się, że 35 nie wchodzi przez termin. 33 chyba wchodzi maksymalnie. Tak. Tutaj też mógł być problem z przycieraniem, natomiast to są dłuższe odboje zawieszenia, przedłużane są, dlatego ten problem nie występuje. I tak samo tutaj ta oryginalna felga miała ET0, musieliśmy dać 3 cm dystansy, czyli tak jakbyśmy mieli ET-30. Na ET0 byłby problem z przycieraniem pewnie gdzieś o ramę i o elementy zawieszenia gdzieś tam. No ale też trzeba liczyć siły na zamiary. Przez to, że tu jest mocna benzyna i mocny diesel, to te silniki są w stanie uciągnąć te 35. Jak w tym patrolu było 2.8, no to on miał ciężko z tymi oponami. Tu jako ciekawostka dodam, ten silnik sobie całkiem nieźle radzi z tymi oponami. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze fajniej by sobie radził, gdyby zmienić przyłożenia w mostach. Żeby mieć taki efekt, jak był na kołach seryjnych, bo tu seryjnie były 31 cali zamontowane na jakimś zwykłym takim ateku bardzo szosowym jak Yokohama Golandar i tą wtedy naprawdę fajnie jeździł, no tylko tak jak mówię, w naszych warunkach taka opona nie ma prawa bytu. Znaczy wiesz, to jest taka stara szkoła, jak jeszcze nie było modne wsadzanie BMW do patroli, a ludzie chcieli mieć 35, to właśnie kombinowało się z tymi przełożeniami, żeby silnik dał radę to uciągnąć. Teraz przez to, że się wkłada BMW 200 konną, czy tam nieraz niektórzy kręcą do 350-400 koni, to już jest ten kwestia przełożeń marginalna, już się zapomina o tym. Ale bardzo dużo ludzi, którzy modyfikują na przykład Jeepy Wranglery, tam nie ma jakichś dużych problemów z mocą, są to raczej mocne samochody, natomiast normalnym jest, że zaleca się zmianę przełożeń tak, żeby jakby wrócić do tej prędkości obrotowej przekładem na koła, tak jak było przy kołach seryjnych. Nie tylko zmienia się jakby nastawy skrzyni biegów, bo są takie specjalne chipy, które rozmieniają,
ale też można zmienić sobie przełożenia i wydaje mi się, że to całkiem rozsądne, chociaż w przypadku właśnie M57 wiem, że dużo ludzi zmienia na dłuższe przełożenia w mostach, no z powodów ekonomicznych, to po prostu wtedy w trasie mniej pali, no bo są niższe obroty silnika i jak tam się jedzie powiedzmy 100-110 na godzinę, no to jest ciszej, przyjemniej i myślę, że spalanie też na tym zyskuje mocno. Chłopaki chcą mnie przekonać każdy do swojego, więc musimy też sprawdzić wykrzyże, prawda? I zobaczyć całe zawieszenie, jak wygląda. Na ile się da oczywiście. Tak, no to jest taka górka, która akurat w tym wypadku nie pozwala nam jeszcze, że tak powiem, zrobić pełnego wykrzyżu. Natomiast w tym zawieszeniu bardzo fajną sprawą są tylne wahacze na unibalach. W związku z czym one pozwalają na znacząco większy zakres pracy tego zawieszenia. Te tulejki mają dość duży kąt pracy, tam nawet 24 stopnie, więc naprawdę fajnie się to sprawdza. Jest to bardzo tanie w serwisowaniu też proste tak naprawdę, więc jeżeli gdzieś tam będzie problem z tym unibalem, bo mogą się ludzie bać, że jest to jakieś droższe rozwiązanie, jeśli chodzi o serwisowanie tego. Zestawy naprawcze takiego unibala to są koszty 100-150 zł i wymieniasz to w czym to najmadle. Naprawdę nie jest to żaden problem, każdy sobie z tym poradzi. No właśnie, bo nie sztuka kupić drogie auto, wydać na niego sporo pieniędzy, a potem nie mieć na to, żeby go serwisować, tak? Bo jak ktoś się decyduje na zakup jakiegoś konkretnego samochodu, to musi się też liczyć z wydatkami eksploatacyjnymi, tak? Pod kątem też tego, jak użytkuje i jak ktoś bardziej mocniej użytkuje w terenie, no to musi się liczyć z tym, że będą te tak, naprawy. Tak, bardzo fajną sprawą jest też to, że te unibale mają poliuretanowe wkładki, więc nie jest to typowy metalowy unibal, który hałasuje, tłucze się i tak dalej. Działa to zupełnie jak zwykłe zawieszenie na tulejach gumowych metalowych. Nie wydaje to żadnych dziwnych dźwięków, nie jest jakoś dużo sztywniejsze, więc naprawdę jest to rozwiązanie godne polecenia. No tu mamy, powiedzmy, że seryjne zawieszenie dwucalowe, sprężyna, zwykły amortyzator, drążki na polibuszach, no i w zasadzie tyle, 99 patroli pewnie tak jeździ. I robi. I działa, no pewnie troszkę gorzej niż w przypadku białego, ale działa, da się jeździć. No dobra, a powiedz tak szczerze, chciałbyś coś pozmieniać? Gdybyś teraz miał przypływ gotówki. Czy nie, no pewnie jakbym miał przypływ gotówki, no to też bym zainwestował w takie zawieszenie, bo wiadomo, mężczyźni lubią gadżety i lubią dopieszczać swoje samochody, ale skoro na razie są inne wydatki, no więc zostaje zawieszenie to, które jest. Ale przyszłościowo nie mówisz nie. Nie mówię nie. Poznaliśmy dwa patrole, różne patrole. I teraz powinnam się zdecydować, którego bym zakupiła, gdyby były na sprzedaż. Ale nie odpowiem wam na to pytanie, ponieważ muszę to przemyśleć, ale sami możecie w komentarzach napisać, jak wam się wydaje, którego wybrałam lub ewentualnie którego wy byście wybrali. Z wadami i zaletami każdego z tych, według was, bo wszystko to, co mówimy o wadach, zaletach i innych cechach samochodów, to głównie są rzeczy, które są indywidualne, więc tak naprawdę nie można jednoznacznie niczego stwierdzić. Także czekamy na wasze komentarze i zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Cześć! Ja już wybrałam, dzięki!